Cześć, dzień dobry, witam, tu Krystian Karczyński. Chcę Ci dzisiaj pokazać ten przykład na monotoniczność funkcji. Zbadamy sobie monotoniczność tej funkcji. Zdarzają się takie przykłady z takimi wielomianami zapisanymi w postaci iloczynowej. Przesłał mi go pan Marcin u mnie na blogu. Monotoniczność funkcji, od razu zaraz na początku sobie wyjaśnimy, różnie to bywa i różnie ludzie mają. Chodzi mi o to, czy liczyć ekstrema, czy nie liczyć, jak jest w poleceniu tylko zbadaj monotoniczność. No ja raczej tak przyjmuję, że jak jest w poleceniu tylko zbadaj monotoniczność, to chodzi o to, żeby określić przedziały, gdzie funkcja rośnie, a gdzie maleje, a nie pisać o ekstremach, ale musisz to wyczuć u siebie na studiach, co pan profesor miał na myśli. Może oczywiście pan, twój profesor, zadać ci zadanie zbadaj monotoniczność i jak najbardziej wymagać w tym od ciebie ekstremum. Żeby była taka zupełna jasność, tu napisałem objaśnienie. To znaczy, będę tylko badał przedziały, w których funkcja rośnie i maleje. Przedziały, gdzie jest funkcja rośnie, rosnąca i malejąca, tak jak mnie o to właśnie poprosił pan Marcin na blogu, który też to wyraźnie zaznaczył, że nie chodzi mu o ekstrema. Jeszcze na końcu zobaczyć, dlaczego tutaj te ekstrema by były może troszkę kłopotliwe. No dobra, tyle na początku. Będę badał monotoniczność tej funkcji no tymi metodami, które pokazałem w moim kursie wideo, kursie o pochodnych i badaniu przebiegu zmienności funkcji, czyli o zastosowaniu pochodnej, także nie będę w tym filmiku Ci tłumaczył od początku, co to jest pochodna, jak się bada jej monotoniczność. To wszystko jest wyjaśnione w moim kursie. Jeżeli chcesz się tego nauczyć tak od podstaw, to zapraszam do niego. A tu pokażę Ci tylko ten jeden konkretny przykład. No to co, zaczynam oczywiście od dziedziny funkcji. Jak tego zapomnisz, to jest, no nie w tym przykładzie akurat, gdzie dziedzina funkcji to wszystko za x możemy brać, nie ma żadnego dzielenia przez 0, nie ma pierwiastków z liczb ujemnych. Dziedzina funkcji to są wszystkie liczby rzeczywiste. No ale w wielu przykładach, jakbyś zapomniał o dziedzinie, to już na starcie w ogóle pojechałeś w złą stronę. Wyścig pojechał inną drogą, a ty inną pojechałeś, tak? Także o dziedzinie nie można zapominać. Dobra, ale dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste. No to liczę pochodną. Monotoniczność badamy badając pochodną, licząc pochodną. Liczę pochodną z tego. Stosuję, no oczywiście nic tu nie rozbijam, bez sensu, nie podnoszę tego do żadnych potęg. Stosuję normalny wzór na mnożenie. Pochodna pierwszej razy niezmieniona druga plus niezmieniona pierwsza razy pochodna z drugiej. Pochodna z tej pierwszej to jest tyle. Tu jest jeszcze razy funkcja wewnętrzna, razy pochodna z x minus 2. Pochodna z x minus 2 to już tak składa się, jest 1, dlatego dało to po prostu coś takiego. Ale tu już będzie inaczej, bo tu pochodna z 2x plus 1 do czwartej to będzie 4, 2x plus 1 do trzeciej i razy jeszcze pochodna funkcji wewnętrznej, czyli tej razy 2. Mam nadzieję, że umiesz już liczyć pochodne. Jak nie umiesz i w tym momencie już nie wiesz, skąd to się wzięło, zapraszam tu do kursu. No i teraz ważny krok. Porządkowanie. To, co tutaj dostałeś, musisz uporządkować, bo w życiu z tym dalej nic nie zrobisz, jak tego nie uporządkujesz. I tu jest główna trudność właściwie tego zadania, no i wszystkich tego typu. Musisz, zobacz, z tego składu, tu właściwie mamy dwa składniki i dodawanie. To jest jeden składnik, to jest drugi składnik. Musisz z tego składnika i z tego składnika wyłączyć wspólny czynnik przed nawias, stara, dobra szkoła średnia. Co tu jest wspólnym czynnikiem tego i tego? No, spójrz, tu jest x minus 2 do czwartej, tu jest x minus 2 do piątej, czyli możesz wyłączyć przed nawias co? X minus 2 do czwartej, bo jest czynnikiem zarówno tego, jak i tego, jak również tu jest 2x plus 1 do czwartej, tu jest 2x plus 1 do trzeciej, czyli przed nawias możesz wyłączyć 2x plus 1 do trzeciej, bo jest wspólnym czynnikiem zarówno tego, jak i tego, tak jak to się w szkole średniej robiło. Czyli wyłączone przed nawias to będzie tak, z tego pierwszego składnika, jak wyłączę x minus 2 do czwartej, to w ogóle tu x minus 2 do czwartej zaginie, tak? X minus 2 do czwartej zaginie. I tu wyłączyłem 2x plus 1 do trzeciej, jak tu było 2x plus 1 do czwartej, to zostanie po prostu 2x plus 1 do pierwszej i ta piątka tutaj. I to jest ten mój pierwszy składnik, z którego wyciągnąłem przed nawias to. Teraz jak z tego wyłączę przed nawias x minus 2 do czwartej, 2x plus 1 do trzeciej, to zostanie mi x minus 2 tutaj do pierwszej, 4 razy 2 już sobie pozwoliłem pyknąć, że to jest 8, i 2x plus 1 do trzeciej wyleci całuśkie przed nawias. No i teraz to był ten ważny krok, z tego na to. Dalej już jest porządkowanie i rutyna zupełnie, to co się robi rutynowo w tego typu przykładach, oczywiście też to zrobię. Rozumiesz tu, skąd to się wzięło? To jest wyciąganie przed nawias wspólnego czynnika. Bardzo ważna rzecz często w analizie, no w ogóle w analizie, ale już analizie monotoniczności, wklęsłości, wypukłości też. I to jest szkoła średnia, nie? Widać, że ta szkoła średnia tu się bardzo i to bardzo przydaje. I jeszcze się nam przyda w tym przykładzie. No i tutaj sprzątam tu w tym środku, w tym nawiasie, wychodzę na coś takiego.
Jest to pochodna i jest to wielomian zapisany w postaci iloczynowej. Teraz sprawdzam, gdzie pochodna jest większa od zera, gdzie mniejsza od zera, gdzie równa 0. No i robię to, rysując jej przybliżony wykres. To jest wielomian. Będę musiał narysować przybliżony wykres tego wielomianu, tak jak się to znowu robiło w szkole średniej. O mój Boże, ja nie wiem, czy to nie wyleciało, znaczy w rozszerzonym na pewno, ale ja nie wiem, czy to w ogóle nie wyleciało nierówności wielomianowe, czy to w ogóle nie wyleciało z programu w podstawowym, ale by było. No to masz pecha, jak miałeś podstawową matematykę i tego nie miałeś, to teraz się musisz tego nauczyć. Podziękuj tam ludziom, którzy są za to odpowiedzialni. Dobra, a my robimy. Liczymy miejsca zerowe tego wielomianu, czyli co? Ten czynnik przyrównujemy, no to jest odpowiedź, tak, podkreślam. Ten czynnik przyrównujemy do zera. Tu mamy pierwszy pierwiastek wielomianu, miejsce zerowe, wielomiano x równa się 2. Ten drugi przyrównujesz do zera, x równa się minus 1 druga, po rozwiązaniu tego byś miał, a tu byś miał x równa się 11 18. Tak, to są trzy pierwiastki wielomianu. Co się dalej robiło? Jedną ośkę się rysowało, pierwiastki zaznaczało na osi i rysowało się takiego węża. Gdzieś tam w jakiejś książce się spotkałem z takim słownictwem super matematycznym. Jest to wąż matematyczny. Węża matematycznego rysujesz teraz, tak? Jakie były zasady? Były dwie zasady. Czy rysujesz zawsze z prawej strony? Chociaż, wiesz co, mnie w średniej uczyli, że z lewej się rysuje, ale to by było bardziej skomplikowane. Dobra, rysuję zawsze z prawej strony, znaczy to jeszcze nie jest zasada. Czy od góry, czy od dołu musisz zadecydować i czy przechodzisz przez pierwiastek, czy się odbijasz. Ja to wszystko powoli powtórzę, czemu nie? Od góry, od dołu, z prawej strony. Co o tym decydowało? Znak przy największej potędze, ale przy największej potędze, która by powstała, jakbyś to wszystko tu przez siebie przewalił, znaczy przemnożył. No to akurat jest prosto. Tu w tym czynniku jest znak przy największej potędze przy x jest plus, do czwartej by był plus, tu plus, do trzeciej by był plus i tu by był plus. Jakby tu wszystko przemnożył, największa potęga by była x do ósmej, tak nawiasem mówiąc. To do czwartej, to do trzeciej, to do pierwszej. Ale znak przy niej by był dodatni, czyli zaczynasz od góry. Czyli zaczynasz tak, dochodzisz do dwójki. Stop. Teraz patrzyłeś, ilokrotnym pierwiastkiem jest dwójka, czyli ile razy tutaj się powtórzyła w tych pierwiastkach. I wbrew pozorom nie powtórzyła się tylko raz, bo tutaj zasada jest taka, że ten czynnik jest do czwartej, czyli tak jakby to było x minus 2 razy x minus 2 razy x minus 2 razy x minus 2, czyli tak jakby się powtórzyła 4 razy. Dwójka jest pierwiastkiem czterokrotnym, czyli parzystokrotnym, czyli się odbijasz od dwójki, od parzystokrotnych pierwiastków się odbijasz. Dochodzisz do 11 18. Ilokrotnym pierwiastkiem jest 11 18? Tu jest normalnie do pierwszej, tylko raz się powtórzył. Czyli jednokrotnym, czyli nieparzystokrotnym, czyli przechodzisz. To jest szkoła średnia, to co ja opowiadam teraz. Tu jest minus 1 druga. Minus 1 druga ilokrotnym jest pierwiastkiem, jak ci się zdaje? Trzykrotnym, bo jest do trzeciej, czyli nieparzystokrotnym, czyli przechodzisz. Jak jest nieparzystokrotne, przechodzisz. Jak parzystokrotne, odbijasz się. Tam, gdzie jest wykres nad osią, tam jest plus. Tu jest pod osią, czyli minus. Tu jest plus, tu jest plus. Czyli tu pochodna przyjmuje wartości dodatnie, tu i tu, a tu przyjmuje wartości ujemne. A w dwójce na przykład równo nie przyjmuje wartości dodatnie, tylko jest równa 0. Dobra. To, co narysowałem, to jest wykres pochodnej. Teraz, znając znaki pochodnej, mogę określić, jaka była funkcja pod względem monotoniczności, czyli czy rosła, czy malała. Tam, gdzie pochodna była większa od zera, tam funkcja rosła. Funkcja już, nie pochodna. To, gdzie jest mniejsza od zera, tam malała, tu rosła i tu rosła. Strasznie to ludziom sprawia problemy. No i całkiem słusznie, zobacz, bo ludzie patrzą tak. No i jak rosła, jak tu widzę, że maleje. No widać, że maleje, tak? Idzie w dół, a tu strzałka do góry, to czemu tak? Nie? A tu gdzieś jeszcze, a tu już się zgadza, tu idzie do góry i tu strzałka do góry, tu się zgadza, a tu idzie w dół i strzałka w górę, czemu tak? Ludziom to sprawia problem, bo nie rozumiałem do końca, co tu narysowali. To, co ja tu narysowałem, to nie jest wykres funkcji, to jest wykres pochodnej funkcji. Pochodna maleje, ale funkcja, ta funkcja tu, o, rośnie, tak? Wykresu tej funkcji nie mam, mam wykres tej funkcji tutaj, pochodnej, tu. I z wykresu pochodnej wnioskuję o wykresie tego, który nie mam. A i wiem, że ten wykres rośnie. Czyli te strzałki odnoszą się do tego wykresu, do funkcji, to o co się nam pytali. A to jest wykres przybliżony, oczywiście przybliżony wykres pochodnej. Przybliżony, tak? On tak dokładnie tutaj na pewno nie idzie. Ja tak go tylko w przybliżeniu narysowałem. Rozumiesz? Czyli, no i z tych strzałek tutaj mogę już kroić odpowiedź. Funkcja jest rosnąca, tak?
w jakich przedziałach dla x-ów od minus nieskończoności do minus 1 drugiej i od 11 do plus nieskończoności. Tu mogę tą dwójkę zamknąć. Dwójka też jest rosnąca w tej sytuacji. Nie? Odtąd dotąd. I jest malejąca tutaj w tym przedziale. Od minus 1 druga do 11 18. O ekstremach się nie wypowiem, bo na początku się już rozgadałem, dlaczego nie. Ale by były osiągnięte tutaj, tutaj, wypowiadając się wbrew temu, co 3 sekundy temu powiedziałem. No i mamy zbadaną monotoniczność. Ważne kroki to były tutaj wyłączenie przed nawias, bez którego byśmy zaginęli. No i ta powtórka ze szkoły średniej, jak narysować przybliżony wykres tego wielomianu. Jeżeli by Ci to pomogło, żebyś tu byś coś zrobił, że to musi być większe od 0, czy równe 0 i wtedy by Ci zaskoczyło, że musisz tak robić, no to okej, zrób tak sobie, nie ma problemu. Jeszcze na koniec, zadanie skończone, na koniec chcę Ci pokazać, jak łatwo i szybko można to sprawdzić w takim kalkulatorze internetowym Wolfram Alpha. I tam sobie zobaczymy też wykres tej funkcji, nie? Ten, który badamy. Wchodzimy na stronę Wolfram Alpha. Wpisujemy naszą funkcję normalnie, bez żadnego polecenia. Nie przejmując się nawet za bardzo aż tak nawiasami. Wszystko można poprawić. Enter. Widzimy, że Wolfram Alpha zrozumiał nas prawidłowo, mimo że tu mogły być jakieś kontrowersje, co jest właściwie do potęgi podniesione. I tu widzimy nasz wykres funkcji, tej pierwszej naszej, tej, której musieliśmy zbadać. No i jak pamiętasz, nasze wyniki widać, że na wykresie one mają potwierdzenie. Tam miało być tak, że od minus nieskończoności do minus 1 drugiej, czyli do minus 5 dziesiątych funkcja rosła i widać, że tu rośnie. Od minus 5 dziesiątych do 11 osiemnastych miała maleć i maleje. I od 11 osiemnastych już do nieskończoności miała rosnąć. I widać, że to jest mniej więcej osiągnięte. Oczywiście tak dokładnie super nie widać, że do akurat minus 1 drugiej i te 11 osiemnastych tym bardziej, ale przewijamy trochę w dół. Tu są różne takie bajery. Pierwiastki tej funkcji, których w ogóle nie liczyliśmy, jej dziedzina, rzeczywiste, nie? Zbiór wartości, pochodna jej, możesz sobie zerknąć od razu, czy pochodną dobrze policzyłeś. Całka zupełnie nam niepotrzebna. O, tu, ekstrema, maksimum w punkcie minus 1 druga, czyli tak jak tam nam wyszło, i minimum w punkcie 11 18. Widać, dlaczego wyznaczenie ekstremów by było akurat w tamtym zadaniu kłopotliwe i lepiej było się skoncentrować na samej monotoniczności. Widać tutaj, o, jaka by była wartość tego ekstremum. Troszkę ciężka do policzenia w warunkach domowych. Tak. Dlatego nie liczyliśmy ekstremów. Ale te ekstrema wraz z wykresem funkcji nam pomagają dobrze sprawdzić, czy mamy dobry wynik. Bo znając ekstrema, widać, gdzie funkcja rośnie, gdzie maleje, możemy sobie posprawdzać i widać, że wszystko się zgadza. Wolfram Alpha policzył nam to w kilka sekund. Możesz go wykorzystywać w taki sposób, żeby liczyć sobie, sprawdzać sobie swoje wyniki. Ja do niego nakręciłem kilkanaście filmików, napisałem e-booka, w którym pokazuję, jak go zastosować konkretnie do tych przykładów, które potrzebujesz na studiach. Nie wiem, do całek, do macierzy. Czasami niestety potrzebne jest jakieś tam tutaj niewielkie polecenie, żeby coś policzyć. Jest to fantastyczne narzędzie. Wszystkie ten e-book i te filmiki moje są wszystkie całkowicie za darmo, tak więc zapraszam Cię do nich. Na pewno Ci się przydadzą na przykład w tego typu przykładach. No to dzięki. Tyle. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.